Dzisiaj odcinek na sucho. Nie będziemy degustować, natomiast pokażę Wam moich 5 ulubionych whisky typu single malt, szkockich whisky, bez deklaracji wieku. Zapraszam. Cześć, z tej strony Władysław Poremski, Whisky Malt Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dzisiaj 5 ulubionych whisky typu single malt bez deklaracji wieku. Będą to szkockie whisky. Już kiedyś na kanale było podobne wideo odnośnie 5 ulubionych whisky bez deklaracji wieku, ale dotyczyły one budżetu do 200 zł w tamtym czasie. Dzisiaj natomiast będą to moje ulubione whisky typu single malt, szkockie whisky bez deklaracji wieku. I tutaj nie biorę pod uwagę żadnych widełek cenowych. Jeżeli taki koncept wideo Wam się podoba, to dajcie znać w komentarzu pod filmem, dlatego że mogę dla Was zrobić moje top 5 ulubionych whisky NIS bez deklaracji wieku z innych krajów, z krajów poza Szkocji, a jest tego całkiem sporo, więc tutaj naprawdę może być dość ciekawie. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. A teraz bez owijania przechodzimy do konkretów. Pierwsza whisky, którą chcę Wam zaprezentować, to whisky z destylarni Glasgow. Glasgow 1770. Jest to edycja Peated Cask Strength. Jeżeli śledzicie mój kanał, to być może kojarzycie podobną edycję, wyglądającą zupełnie tak samo, jako jedną z moich ulubionych whisky roku. Było to 2 lata temu bodajże, ale tamta wersja to była wersja 46%. Tutaj mamy edycję w mocy beczki, gdyż destylarnia Glasgow postanowiła wypuścić swój Courage oprócz tych podstawowych edycji zabutelkowanych w mocy 46%, również w mocy beczki, czy w mocy bacza, nazwijmy to w ten sposób. I w tym wypadku mamy moc 60,8% alkoholu. Jest to whisky, która leżakowała w beczkach ze świeżego dębu Virgin Oak i była finiszowana w beczkach po hiszpańskim winie Pedro Jimenez. I widzicie, jaki piękny kolor, moc beczki. Oczywiście jest to whisky torfowa. Bardzo przyjemna, bardzo ciekawa, fajnie złożona. Idziemy dalej. Kolejną moją ulubioną whisky bez deklaracji wieku jest Glen Scotia Victoriana. Whisky z Campbelltown. Ta konkretnie edycja wydaje mi się najbardziej ciekawsza, ten bottling. Próbowałem wcześniejsze, próbowałem też ten najnowszy bottling. No niestety nie jest to de facto ta sama whisky. Przynajmniej nie smakuje tak samo. 54,2% alkoholu. Jeżeli chodzi o beczki, tutaj były beczki po bourbonie, wypalone, bardziej wypalone. Do tego dochodziła jeszcze tutaj koncepcja beczek po Pedro Jimenez, czyli po słodkim hiszpańskim winie. Również bardzo fajna whisky bez deklaracji wieku. Idąc dalej, nie mogłoby się obyć bez tak jakby jednej z moich ulubionych whisky, tak ogólnie rzecz biorąc, a jest to Kilkerran Heavily Peated Batch 6. 57,4% alkoholu. Moim zdaniem miałem możliwość próbować bodajże batch od 1 do 3. W zasadzie wszystkie baczy, oprócz 9. 9 jeszcze nie otworzyłem tak naprawdę, stoi gdzieś tam na półce. I tak naprawdę ten batch 6 zrobił na mnie najlepsze wrażenie z tego względu, że ma on w sobie najwięcej beczek po sherry. A to w połączeniu z charakterem destylarni Glengale, z tym fajnym torfem, z tą zbożowością, z tą taką waniliowością tutaj naprawdę robi fajną robotę, więc to jest mój ulubiony Kilkerran i trzecia whisky z moich ulubionych whisky typu No Age Statement. Kolejna whisky w tym zestawieniu to whisky destylarni Lochli. Jest to whisky, która została zabutelkowana jako batch pierwszy edycji Cask Strength, czyli whisky zabutelkowanej w mocy beczki, czy w mocy bacza. W tym wypadku 60,1% alkoholu. Jest to edycja, w skład której wchodzą beczki po bourbonie, beczki po sherry. Oczywiście whisky niefiltrowana, niebarwiona karmelem. O niej również na kanale było. Więc jeżeli ktoś jest ciekawy i chciałby się dowiedzieć więcej na temat tej whisky, warto sięgnąć. Młoda destylarnia, młoda whisky.
Destylarnia z Lowland, ale bardzo fajny charakter i bardzo ciekawe whisky, moim zdaniem naprawdę warto spróbować przynajmniej. I ostatnia w tym zestawieniu whisky z Highland jest to Glengarry i w tym wypadku jest to Founder's Reserve. Whisky, w skład której wchodzą beczki po bourbonie z niewielką domieszką beczek po sherry, z tego co kojarzę. Whisky zabutelkowana w mocy 48%. Bardzo dobry przykład na to, jak whisky z Highland potrafi smakować, szczególnie biorąc pod uwagę, że destylarnia Glengarry teraz w dzisiejszych czasach naprawdę robi coś ciekawego, robi coś nietypowego, bo zmienia procesy produkcyjne. Zaczynają sami słodować sobie jęczmień, do tego sami będą go suszyć, więc no, jest to tak jakby powrót do korzeni i to jest naprawdę bardzo fajne, jeżeli chodzi o tą destylarnię. Moi drodzy, tak wygląda moje 5 ulubionych whisky typu single malt, szkockich whisky bez deklaracji wieku. Napiszcie mi w komentarzach, jak podoba się Wam taki koncept. Mam w planie zrobić również whisky 10-letnie, whisky 12-letnie, whisky 15-letnie i 18-letnie. Ode mnie to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do następnego.